dzisiejszym odcinku zmierzymy się w Fortnite'owym bingo. Wszystko polega na tym, że kto zbierze więcej przedmiotów, po prostu wygra grę. Oczywiście przedmioty będą musiały być w linii i dana linia to jeden punkt. Komu uda się wygrać, oglądajcie do samego końca. I umówię się w ten sposób, że 5000 łapek to kolejne bingo. Nas już wczytuje do meczu. Trzymajcie za mnie kciuki, żebym to ja wygrała i mamy tylko jeden mecz, także musimy tutaj sobie dobrze przemyśleć, gdzie lecieć. My już wchodzimy do meczu i pamiętajcie, że to jest wersja dzikiego tygodnia, czyli musimy również znaleźć wszystkie przedmioty, które zostały dodane w tym tygodniu, oczywiście o ile mamy je na bingo. Ej, to nie będzie takie proste, bo są takie rzeczy, które są rozrzucone z dwóch stron, ale ja lecę. Rafał, nie odgapiaj się ode mnie, dobra? Robimy w ten sposób, że grota jest na razie zbanowana i ona będzie dostępna dopiero przy drugiej strefie. Ewela, pamiętaj o tym. Dobrze, ja tam na razie nie mam zamiaru iść, mam pewien plan i na razie nie zaznaczam, gdzie to jest, bo Rafał poleci pewnie ze mną, bo on się odgapia, skubaniec. Ogólnie mamy tylko jeden mecz, no i kto będzie miał więcej linii, no to ta osoba wygra. Ja mam świetny pomysł, jaki to będzie pomysł, lecimy na tą miejscówkę i to chyba pierwszy raz wykorzystam na bingo, a jest to po prostu przepotężna i Ewela na pewno będzie na mnie zła. Czekajcie, ja tutaj muszę podglądać, gdzie tu jest Rafał. Ej, my poleciliśmy w totalnie w różne strony. Ja w ogóle muszę się tutaj zapoznać z naszą planszą, bo tak szczerze to na razie jestem zielona i nie wiem, co tam jest. Ja muszę na pewno znaleźć, no, oczywiście mi się nie zrespiła czerwona skrzynia. Dzisiaj troszeczkę można powiedzieć, że zaryzykujemy. Też muszę się zaznajomić z bingo, co my tam w ogóle mamy do zrobienia. Ale dzisiaj jest przegwizdane, bo jest bardzo dużo broni, jest bardzo dużo legendarnych broni, także to na pewno będzie mega ciężko znaleźć. Ja tak jak mówię, ja liczyłem na to, że znajdę tutaj czerwony pojemnik, ale tego pojemnika nie udało mi się znaleźć, a ten pojemnik jest mega ważny. Wiecie dlaczego? W sumie niektórzy pewnie się już domyślają, dlaczego jest tak naprawdę ważny, ale no, po prostu, oglądajcie do końca. Ja tak szczerze niektóre rzeczy nawet nie wiem, gdzie ich szukać, ale jestem na pierwszej miejscówce i w pierwszej miejscówce mamy to. Ja mam pewien plan na to, także odznaczam sobie pierwszą rzecz. Zabieramy te wszystkie rzeczy. Ja tutaj tak, czy my mamy smoczą pompę? Nie mamy smoczej pompy. Czyli pompa mi jest niepotrzebna, a jeśli chodzi o ten łuk, no to mamy taki łuk, ale złoty do znalezienia. Zobaczcie właśnie, co ja przed chwilką znalazłam, także sobie to od razu zaznaczam. Bo mamy tutaj już właśnie łuk, chyba o którym Rafał mówił, tak mi się wydaje. Ja z tego co widzę, mam tutaj w automacie do kupienia zieloną M-kę i musimy o niej pamiętać. Ale jak na razie bardziej mi jest potrzebny czerwony pojemnik. Czy ja mogę dostać ten czerwony pojemnik w końcu? Mam kolejną rzecz, także ja już tutaj mam trzy rzeczy. Ja sobie odznaczam piłę, ponieważ jest przede mną piła, więc elegancko, także bierzemy, to już mamy. Biorę do ekwipunku, być może z Eweliną się po prostu później zamienimy o coś. Ej, mam pytanie, bo mamy tutaj ślurpownicę. Czy ja muszę ją mieć, czy mogę ją po prostu zobaczyć? A nie, nie, to nie, 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 nie wolno tak, Ewelina. Nie, myślałam, że tutaj oszukam system, ale niestety mi się nie uda. Potrzebuję 600... Golda. Pewnie nie uda mi się tego zdobyć, także no tutaj chyba się już i tak nie wrócę. U mnie sprawa wygląda źle, bo postawiłem wszystko na jedną kartę, czyli na pojemnik, ale pojemnika jak nie było, chociaż czekajcie, tam nie wiem, czy tam u góry nie było, wyskoczmy sobie. Jak nie było, tak tego pojemnika nie ma. Czy mamy jakąś skrzynkę? Tak, mamy skrzynkę i ta skrzynka była tutaj. Właśnie ją rozwaliłam i patrzcie się. Mamy skrzynkę 1 na 3 i mamy tutaj jeszcze rifcik. Okej, mi udało się znaleźć słoik, także mam drugą rzecz. Ewela, ile już masz rzeczy znalezionych? Raz, dwa, cztery. Ja tutaj z broniami mam problem, bo muszę się naprawdę mega wpatrywać, czy to jest na pewno to. Właśnie tutaj mamy o tyle trudniej, że musimy znaleźć klasy przedmiotu. W sensie musimy znaleźć, jeśli mamy na złotym, no to musi być złoto. Nie może być inaczej. Z tego co widzę, mam tutaj pojemnik. Również sobie go zaznaczam. W sensie ulepszony pojemnik. Bardzo dziękuję. Ale dalej wolę czerwony pojemnik. Ja mam tutaj drugą skrzynkę i to, patrzcie się, co tu jest. Mamy słoiczek, który sobie odznaczę. I otworzymy oczywiście skrzynkę, bo w skrzynce też może jest jakaś broń, której potrzebuję. Ej, ale przyfarciłem. Mam ulepszoną skrzynię. Bardzo dobrze. Bardzo dziękuję. Poproszę tutaj złoty łuk. No, złotego łuku nie ma, ale mamy... Aha, no nic z tego. I patrzcie się, jakiego mam farta, mam strefę i mam trzecią skrzynkę, także skrzynki sobie też odznaczam. Ej, słyszałam kruki wcześniej i zapomniałam wyjść, a ja mam przecież kruki do zgarnięcia. Udało mi się znaleźć pojemnik czerwony i oczywiście nie ma tego, no ja nie wierzę w to po prostu. O, i mam złoty łuk, dobra, jest złoty łuk, bardzo dobrze, odznaczamy. Ja mam tutaj śmierdzący fioletowy, ale złoty płomienisty udało mi się odnaleźć, ale patrzcie się, co tutaj mam. Mam tutaj fajerwerki, które sobie zabieram, żeby Rafał mi ich nie gwizdnął. Chociaż on jest na drugiej stronie mapy i tak. Ej, czy my coś takiego tutaj mamy, niebieskie?
Akurat zielone, no co za... Ja szukam teraz strzał, także mam nadzieję, że gdzieś uda mi się znaleźć pojemnik. Ja czerwone pojemniki też miałam, ale nic takiego, nic ze stuku, tutaj z bingo nie było w nich, także nie wiem, o co Rafałowi chodzi. Nie, nie, to nie jest do bingo, to jest do tego, żeby po prostu tutaj wygrać. Mam taką fajną, fajną propozycję. O co to, czy ja tego nie mam do zna... Ej, nie, myślałem, że jest. Ale skam. Ej, w ogóle żadnej broni ja nie mogę, Rafał, znaleźć, co tutaj jest. Chyba, że ominęłam coś, nie wiem. Ej, ja nie mam jeszcze ani jednej broni znalezionej. Także mam nadzieję, że mi się to za chwilę zmieni. O, mamy apteczkę 1/3 i taką broń zieloną, taką, no nie mamy niestety. U mnie problem jest taki, że no nie znalazłem czerwonego pojemnika, a naprawdę wszystkie siły na to tak jakby no przełożyłem i jestem w plecy. Dopiero mam przedmiotów 5 znalezionych. Ewela, u ciebie jak to wygląda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mam, proszę pana, chociaż zazwyczaj jest tak, że ja na początku mam więcej, a później się to zmienia. Ej, ale z tego co widzę, mamy mityczne moce do znalezienia i dwie znajdziemy w tych pojemnikach, więc ja lecę teraz po pojemnik. O, tam coś w ogóle leci, ale ja znalazłam pojemniki, a w pojemnikach nie było. A ja w ogóle ten latam na kotwiczce, a jej nie odznaczyłem, także oczywiście tutaj odznaczamy rączkę. Ej, a ja mam lamę. Wow. Ej, mam ślurpa, ale nie ma, w sensie beczkę. Ej, ja w ogóle jeszcze ani jednych kruk mam. Ej, musi być złoty kruk, czy obojętnie? Nie, kruk może być obojętnie jaki. No to sobie odznaczam, bo mam kruczka. I to jest nadzieja moja tutaj teraz. Patrzcie się, rękawica. Tak, proszę państwa, mamy kolejną rzecz. Ja teraz będę miał dwie rzeczy i proszę państwa, odznaczamy sobie chmurkę i odznaczamy sobie kamehameha. Otwieramy, zobaczmy, czy to jest. Jest, proszę bardzo, proszę pięknie, elegancko. Mamy to. Lama mi do strefy ucieka. Co za bąk. Ona mogła mieć potki. Co za dziabąk. Ja teraz lecę na stację i być może tutaj uda się to znaleźć. Mam znowu złoty łuk, ale on mi nie jest potrzebny. Bardzo proszę o to, żeby był czerwony pojemnik. Ej, no co to jest za skamerstwo? Gdzie są te pojemniki? A ja idę do strefy. Mam nadzieję, że przeżyję to. Idę po kamehameha. Mam. Ewela, mam to. I prawdopodobnie wygram z tobą. Tak mi się wydaje. Czemu? No nie wiem. O co chodzi? Wy wiecie bardzo dobrze, o co chodzi. A ja tutaj mam właśnie coś takiego. Wypakuj. Mam tutaj chmurkę i mam tutaj moc, także od razu sobie to odznaczam. Otworzymy sobie skrzynkę, może coś w skrzynce będzie. Mamy splasze, które sobie rzucimy. O, ja cię kręcę, Ewela, co ja tu porobiłem. Patrzcie się, widzowie, mamy po pierwsze ślurpownicę, którą oczywiście odznaczamy. Następnie, czy my coś tutaj jeszcze mamy? Z tego, co widziałem, to tak. Mamy tutaj tą zieloną M-kę, proszę państwa, bardzo dziękuję, bierzemy sobie tak. I czy jeszcze coś tutaj mam? Wygląda na to, że chyba już nie. Dobra, używamy rifta, bo tutaj strefa już idzie, a ja mam mało HP i mam nadzieję, że uda mi się dojść do strefy. Ja właśnie jestem w poszukiwaniu wszystkiego i mam drugą ślurpownicę w sumie. Ja w sumie mogłam tutaj nie wchodzić do strefy, nie marnować czasu, tylko iść tutaj. Czekajcie, czy iść tu, czy na nogach? Dobra, zatrzymujemy się tu. Nie wiem, co mi Ewela powie na to, jak to zobaczy, co ja zrobiłem, ale mam tak, mam rifta z tego, co widzę. Ja w ogóle apteczki też mam do zbierania. I zapomniałem o tych apteczkach. Bierzemy sobie tak i szukamy jeszcze aptek. Ja za chwilę chyba padnę, tak mi się wydaje. Nie mogę paść. Nie gadaj, Ewela, nie możesz. Nie no, żartuję, idę do strefy, tylko szukam, wiesz czego? Co się łowi ryby, jak to się nazywa? Harpuna. A, to ja też nie mam harpuna, ale ja w ogóle teraz widzę, że skrzynki trzeba 3 znaleźć. Niektórych rzeczy naprawdę nie widzimy, ale mamy fioletowego auga. O, ja cię kręcę, dobra. Bardzo dobrze, kolejna rzecz. Czyli ty masz jakieś bronie, ja nie mam ani jednej broni znalezionej, to nie wiem, jak to jest możliwe, ale tak się wydarzyło. Aptek teraz szukamy. Ej, jeszcze nie mam żadnej linii, czaisz to? Nie mam żadnej linii. Ej, ja też nie mam, ale mam tutaj... No nie, ale dobra, mamy przynajmniej wędkę, także może sobie coś ułowimy. Myślałam, że będę miała rifta, nie rifta, tylko harpun, ale nie mam. Ja proponuję się pośpieszyć, bo zaraz ta strefa będzie, w sensie no, w miejscu, gdzie nie ma nic już, także musimy się pośpieszyć, Ewela. Ja łowię teraz rybę, mam nadzieję, że się uda. Proszę. Mam AWP ciężką, ale złotą. Ej, ale że ja apteczki nie mogę znaleźć. To jest troszeczkę przykre. Ej, ta skrzynka mi uratuje tyłek, patrzcie się. Mamy ryby, ale nie tą, co trzeba. Dobra, ale przynajmniej sobie tutaj ją zjem. Ja mam skrzynkę, znalazłem jedną. Dobra, tu mam też kolejną skrzynię i w tej skrzyni nie ma nic, co potrzebuję. Druga skrzyneczka. Mamy kruka, fioletowy kruk. Ej, ja nie mam czym strzelać do tych kruków. Jest tu jakaś broń? Nie ma. Ja robię błąd, że nie noszę żadnej broni. Dobra, skrzynka.
Dobra, mam trzy potki, mam trzy potki. Aha, bo potki też są. Ej, ja znowu tych potek nie zauważyłem. Takie coś mamy, ale takiego czegoś tutaj nie ma niestety. Mam trzecią skrzynię, więc odznaczam skrzynię i będę miał pierwszą linię, jeśli znajdę apteczkę jeszcze. Także trzymajcie kciuki za moją aptekę. Ja płynę do skrzynek, teraz w skrzynkach nadzieja. Mam ciężką awupkę, także odznaczamy również. Ej, ja jeszcze muszę jedno powiedzieć. Słuchajcie, pamiętajcie, że to bingo jest, trzeba znaleźć, ale też trzeba się zorientować, co się ma w danej chwili. No bo tak jak mówię, ja sobie nie podznaczałem pewnych rzeczy wcześniej i muszę je po prostu teraz znaleźć. Taka jakaś broń tutaj jest, shotgun, ale to nie taki jak trzeba, dobra. Mam, znalazłam drugą aptekę, trzecia jeszcze będzie? Ja też znalazłem aptekę, ponieważ mam trzy, jak możecie zobaczyć. Więc Ewela, mam pierwszą linię. Masz pierwszą linię, gratulacje. Ja tutaj mam taką fajną broń. Trzymajcie kciuki, żeby teraz udało się znaleźć te ostatnie rzeczy, bo naprawdę już nie trzeba dużo. Chociaż ja i tak prowadzę. 10 HP. Rafał, zginiesz? Tu już był. Nie żyje, ale jest ciężko. Apteka, muszę aptekę. Oby tu była apteka w tej... I małe potki tam leżą. Dobra, mamy to. Dobra, ja teraz szukam też małych potek, bo ja w ogóle o tym zapomniałem, o tych małych potkach. Ej, mamy zieloną strzelbę. Proszę bardzo, odznaczamy sobie tą strzelbę. Ja znalazłam aptekę tutaj, jak widzicie. Ej, dobrze jest. To są duże potki. Nie małe, tu są u góry, tak? Tak? Tak, bardzo dobrze, małe potki. Jakie full skupienie tutaj każdy widzę. No i mi potrzeba małych potek i nie ma nigdzie małych potek. Mniej niż ty mam, a w sensie nie mam żadnej linii, mam więcej niż ty, o. Bardzo dobrze, o to chodziło. Ej, jak możecie zobaczyć, już prawie nie ma gdzie szukać, więc teraz się trzeba jeszcze zastanowić. No mi by pasowało. Ej, idę łowić ryby i będę miał drugą linię. Nie, jak ty to zrobiłeś? Ty bronie poznajdowałeś, tak? No nie wiem, czy ty brałaś na przykład mityki, bo były dwa, tak od razu. Oczywiście tutaj nie ma małych potki, nie wiem, gdzie są małe potki, ale małe potki nie są mi potrzebne. Chcę teraz właśnie to, dziękuję, i bierzemy się za łowienie. Ej, podziel się rybą, Rafał, czekajcie, bo tu tak prześwietla, że ja nic nie widzę. Proszę, dajcie tą rybę. Jakieś ośmiornice mi tu. Ja fioletową brońkę wyłowiłem, nie? Nie! Nie ta ryba. A mi zjadł rybę, skubaniec. Ej, dawajcie tą rybę, ja też tą rybę muszę mieć. Ej, kolejne bingo możemy zrobić właśnie zawody w łowieniu, no nie? I kto jakie przedmioty wyciągnie, to będzie też dobre. Aj, nie ta. Ej, fioletowy rekin jest! Czekajcie, czy coś trzeba fioletowego? Może ryba z niego poleci, czekajcie, bo czasem lecą ryby. Dawaj fioletowego! Pomogę ci, podzielimy się, dzielimy się. Nie, idź, Ewela. No co za skamer, no nie ma ryby fioletowej, no. Dobra, poszłam tam niepotrzebnie. Ej, co? Ewela zginie. 10 HP. Ej, nie, ja tutaj Rafał przegram. Ej, nie było takiego shotguna zielonego, czy ja nie zwracałam uwagi na niego? Ja mam. Mogę się wymienić za złotego SMG-ka. Nie mam. No to się nie wymieniam. Nie, ej, tu już nic... Ja nie mam żadnej linii? To jest niemożliwe. Ja broni nie znalazłam i to jest... A mam potki, masz wszystkie potki? No nie mam potek właśnie. Ale nie masz jednych, czy nie masz wszystkich? Ani jednych. W sensie miałem wcześniej, ale nie wiedziałem, że to jest do znalezienia, no nie? Chciałam się wymienić. Ja się wymienię tylko za to, co mi brakuje do linii, sorry. Ej, ja nie mam żadnej linii, ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery. Widzowie, a więc wygląda na to, że ja mam jedną linię, Ewela nie ma żadnej linii, także Rafa dzisiaj wygrywa odcinek. A ja niestety przegrywam, także musicie zostawić łapkę w górę na pocieszenie.